Syntol, powiedz, wyglądam jakby opierdol właśnie jakiegoś mechanika? Spokojnie, nie widać nic. Ja bez przywału, bez części. Tak, my nie szukamy problemów, ale problemy... Tak, tak. Nie chciałem wyjmować. My bierzmy stąd... O kurde. Travis mu najeb... You need to be careful, doctor, also. Because today they hit me, tomorrow maybe they can hit you. Zamknęłoś. Nie gadaj. Wiatr w oczy i chuj pizd. Otwieraj to! Ja pier... Duszę się tu z tymi drzwiami już na dole. Ja nie wiem, kurde, ja z wami to ja za niedługo będę na wózku jeździć. Ja łącznie tutaj zostałem... Oj, kurde, sorry. Zalam na łyce, rozumiesz? No przecież kurde! I podobne kudły takie... No blondy takie. I co? Kurde, karma i sobie podarę do kurde. Put this finger in your ass, you pussy ass bitch. One guy attack me by the knife. Oh my god, with knife? Travis, chill, everything will be okay, man. Co jest kurde? Co jest kurde? Postrzelili go! Napierdolę! Siadaj! Stary napisał, stacja przy szpitalu, szybko. Jedziemy, od razu sprzęt łapie. Oni im najeb... Dalej, gonimy. Oni taką flagę mają? Tak, czerwonym To oni! Napierdolę! Polska górą, kurde! Siema. What's up, Adam? Co robisz? Syntol mówił, że mamy kupić bandaże, jakaś akcja niby jest. Żeby do kanału zejść z nami. To gdzie podjechać? Pod tą chatę waszą? Tak. Dobra, to ja na niego poczekam, zgarnę go i będziemy razem. Dobra. No. Okej, hej. Witam, panowie. Ja z Travisem. Hello. No, panowie, tam jak będziemy przy tym ziomku zostawiać rzeczy, to zostawiajcie rzeczy, bo ja będę po prostu sprzedawał, dobra? Dobra. Więc teraz się zadawać te trzy auta, najlepiej, po fulla, z tym wszystkim, co jest w domu. No to lecimy, kurwa, nie ma co czekać. Złomowisko.pl, kur... Już nie macie tego pakować, panowie. Już jest full. Dobra, to odnosimy to. Tak, to macie na sobie, zostawcie. Kurwa, z tymi drzwiami, to nie wiem, czy poprowadzę. Syntol, powiedz, wyglądam jakby opierdol... Kurwa, właśnie jakiegoś mechanika? Spokojnie, nie widać nic. Ja bez przypału, bez części. Ja powiem tyle, problemy mnie szukają, więc możemy się spodziewać, że ta praca nie wyjdzie, bo... Nie chciałem wyjmować sam. My bierzmy stąd... O kur... Travis mu najeb... Tak, my nie szukamy problemów, ale problemy... Tak. Dobra, pakujemy się. Tak. Panowie, mój... do roboty! Stary, wyglądamy jak handlarze drzwiami, czy nie w tym aucie? Nie, co ty, nie widać po nas. To tak jak ten ziomek, co jest najarany i się pyta, czy po nim widać, kurde. Ma oczy takie, że ledwo widzi, a ty mówisz, nie, stary, normalne masz. Zapnij pasy lepiej. Mission Impossible to jest. Wcale nie wyglądamy, jakbyśmy na robotę jechali. Słuchajcie teraz, żeby to tak w miarę szybko poszło. Wyglądamy. Dobra, Pierre, ty poszło na podłodze. Ja będę jeździł już. Tak, weź to auto, podejdź tam, gdzie daleko tego wejścia. My idziemy tam, zrzucamy, tylko ty teraz otwierasz to, idź otworzyć i my zaczynamy zrzucać tu na dół, panowie, jak coś wszystko. Najpierw zrzucamy wszystko, no. Ale to musimy zejść na dół, nie? Tak. Co robimy? Do góry. Z powrotem, ewakuacja. Jest załadowany tutaj, ewakuacja. Możemy im zdaje rzeczy. Jakbyśmy podwędzili to? Nie chcemy ich opierdolić. Właśnie. Jak się chcemy to podwędzić, bo to musimy... Aha, te odwiedzić rzeczy. Albo te rzeczy, co mamy, przenieść tam na to czerwone. Mogliśmy też tu na dach teoretycznie wejść. Wynosi się z dołu, ja stąd będę brał... Na dół. Dawaj, bierzcie. Dobra. Nie. O. Jadę. Siadaj, Travis. Bierz rzeczy. Siadaj, Travis, jedziemy. Bierz, siadaj. Travis, kurde, zawijamy manżur, duch. Afera, kurde. A to jest f*** stafu naszego. No, czekaj, ja zadzwonię. Ej, Carbo, ale my musimy się tam kręcić, to kontrolować, bo jak oni to znajdą i nam zaje... To jest koniec. Oni zrzucają to, co mają i jedziemy tam z powrotem. Odkładamy te rzeczy, czy nie? Za domem na razie. Jedziemy po te rzeczy, czy nie? Trzeba to jakoś lepiej zaplanować na zewnątrz. A co robimy teraz z tymi rzeczami? Chcemy to drugim wejściem sprzedać, normalnie. No to po co to wypakowujemy? Wiesz co ci powiem? Co? Że ja bym chyba nie szedł teraz na drugie wejście. Adam, nie bójmy się, jest nas pięciu, nie bądźmy obstrańcami. No bo jak mamy to wypakowywać, potem znowu wpakować, to jest bez sensu. Jedźmy sprzedać pierwszą partię i zobaczymy, co się stanie, no. Będziemy czekać, dawać, pakujcie. Ja pierdolę za zamaskowanych maski tlenowe typu stoi za domem drzwiami i oponami. To wygląda podejrzanie, czy nie? Nie, normalnie. No gdzie jest ten złomiasty? Dzwonię do łomiastego. 8 minut temu mówił, że 5 minut. A co on robi, że go nie ma? Powiedział, że zamówił sobie eskortkę i że 5 minut potrzebuje. Niemożliwe, kurwa, żeby... poleciał, bo zazwyczaj mu starczają 3, to w chuj. Właśnie, poleciał. I jeszcze on zaokrągił do piątki, to mi się wydaje, że on w chuj leci w ogóle na tej babiej mowy. Dobra, lecim, kurwa, bo czas. Dawaj. Jedziemy na robotę. Dirty job, jak to mawiają. Go. Otwieraj! Dobra, jest. Dobra, lećmy z tym, co razie może mamy, dobra? Chodź. Za mną. Kurde, w głowie mi się kręci. Kur... Kur... chłopie! Unikajcie wody. Kur...
te szczury szurają chyba. Kurwa, ugryz mnie je... Spokojnie, Syndol, dawaj. Guys, go, go, go! Ty, ta trasa jest dłuższa niż tamta? Ta, w chuj. Gdzie reszta, gdzie reszta? Poczekaj. Teraz biegną, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, i teraz gdzie było? Stop, Adam, tutaj gdzie było teraz? Od boiska w prawo. Co jest, kurwa? Halo? O kurwa. Połóż to Adamowi na pod... O kurwa, stary. Co to kurwa jest? Panowie, trzeba wracać po resztę rzeczy teraz. Wracamy. Jest klimacik tutaj, co? Jest, jest. Jeszcze mi tutaj w głowie gra, wiesz? To jest podwójny. Tu? Mhm. Jedno auto sobie rozpakowałem, drugiego nie rozpakowałem, bo ludzie się czaili na mnie, więc nie chciałem wyjmować sam. My bierzmy stąd i lecimy. O kurwa, Travis mu najeb... Komu? Kurwa, Travis! Kurwa, stary. Ja pier... Ja pier... Prawie co weź się odjeb... Karbo ci zajeb... Travis, ty... Ja biegnę z tymi rzeczami, kurwa, wynoś się dalej. Zadzwoń do kogoś, żeby go zabrał. Kurwa, sorry bracie, kurwa, przez przypadek. Ja pier... Na razie w tym mieście złożyć jeden raz zostałem tylko poszkodowany przez jakąś obcą osobę. Będziesz szybciej, bo jak ja cię zawiozę. No, na to wygląda. Dobra, dobrze, że blisko szpital tutaj jest. Hello dog, I need help for my friend. I'm in a bed. Thank you. What are you doing? Someone hit me with the key, you know? With French key. So many dangerous people in this city, you know? You need to be careful, doctor, also. Because today they hit me, tomorrow maybe they can hit you. You need to be careful about that. Yeah, well, it's taken care of, and then I'm gonna start on a few of these bones. It looks like you have a few broken ones here. All right, so now for the sucky part. You ready? Yeah. Go there! Oh, good! Okay. Oh. One. And then we're gonna go ahead and get this one here. Oh, this one. Oh, there we go. Oh, one more. Dobry jest, doktor. And a one, here we go. Perfect. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Stary, ale byłeś połamany. Daj spokój. Dawaj, chodź. Za niedługo będę na wózku przez tak jeździł. Dobra, tylko my musimy na nich poczekać. Już damy radę, nie jesteśmy kurwa głupi, jak się idzie, tak? Pamiętasz to? No jasne, że tak. A rzeczy? Na dole są, wiemy jak iść? Czy jeszcze nie zgubimy, nie? Tak, tylko trzymajmy się razem. A. Tu w lewo. Everybody do the left, left, left. Everybody do the right, right, right. No? No, dosyć mi kurwa ścianę cię jeba. O, jesteście. Dobrze, tak. Dobrze, biegnijcie tam, czekajcie jedziemy, na nas. Jedziemy, jedziemy. I teraz w lewo, nie? Ty, my źle pobiegliśmy chyba. Źle? Skąd wiesz, że źle? Już damy radę, nie jesteśmy głupi, jak się idzie, tak? On wtedy mówił, że w prawo, jak byliśmy tutaj, staliśmy. No to w prawo. Na... Kur... gryzą mnie te szczury, jeba. Co tak te bandaże? To schowaj, kurwa, bo ja się czuję niebezpiecznie. Bo ja w tym mieście leżałem 5 razy i raz przez siebie, a 4 razy przez przypadek. Już mam fobię. Widzę. A, słuchajcie, teraz robimy tak, wychodzimy, no. Jedziemy dobrać znowu rzeczy, bo wszystko zrzucone praktycznie. No. Uzupełniamy bandaże i drugim wejściem krótszym lecimy. A ja tutaj w ogóle nie muszę żadnych bandaży używać. Bo ty się nie myjesz, Travis, kurwa, śmierdzącego nie gryzą. Nie zazdrość, kurwa. Full auta są już. Lecimy, panowie. Powodzenia. Dobra, idziemy. Ty zabrał kasę od niego? Nie. No nie ma kasy. No zobaczcie, z jego kasa czy nie ma? Nie ma. No to cię jeb twój koleżka. Mam pomysł. Jak następne rzeczy przyniesiemy, sprzedaj najpierw jedną rzecz i zaczniemy o zaległej kasy. Lecimy, panowie. No czekajcie, ja się prześpię szybko, dobra? Nie. Zabieramy część i zwijamy. Zamknęłoś. Nie gadaj. Wiatr w oczy i chuj pizdy. Gdzie ten pier? Otwieraj to! Ja pier... Duszę się tu z tymi drzwiami już na dole. Nogi mi drętwieją, kur... O, jest, mamy to. Ja pier... światło. Gdzie mam to rzucić na chatę? Tak, na chatę. Dobra, jesteśmy dobra, chyba pierdli. Dobra, spierdolę, trzymajcie się, panie, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Dobra, ja się przebiorę no. I... To czekać tutaj? No. No, to kurde, dawaj szybko. Gdzie on jest? No co ty robisz? Kur... jak wy jeździcie tymi autami do ch... Musimy jechać do szpitala. Ja nie wiem, kur... ja z wami to ja za niedługo będę na wózku jeździć. Tak ale mi no, powiedział normalnie chłop. Ten mi 4 razy spicza zajeb... Ty dzisiaj mi spicza zajeb... Tamten mnie potrącił, kur... 2 razy. No wołam cię, wołam to nic nie mówisz, tylko gdzieś biegniesz. Chłopie, pamiętaj... Nie słyszałem, bo żeś... Powiem ci jedno. Mówił, szybie nie odsunąłeś. Pamiętaj, w życiu trzeba być twardym, a nie miętkim, tak? Dokładnie. Do sanatorium pojadę, no i ch... najwyżej. O kur... Pan na co labę cię wiezie. Ja nie mogę biec, lewa noga mnie tak boli. O, you're duck. Hello, doktor. Can you help me? Hello, can I help you? I'm sure I can. Yeah, someone hit me with a French key. Okay, thank you, doktor, for everything. Hello! Ej, chłopie! Hello! Potrząśnij się! Kurwa, to auto mi rozje... No. Co my chcemy robić? No jak to co? Ta, przepraszam. No i coś ty jeszcze... Go ładujemy, jedna z dwójka, proszę. Nie, ale ja mam pytanie, ty nie. Za kipis teraz ja mówię. Ty coś jeszcze chcesz powiedzieć na temat przypierdania komuś, kurwa.
przez przypadek? No plan działania, nic nie zrobić, a zarobić, o. No, no powiem ci, że to może być ciężki plan. Czego? Bo na razie nam się zarobić nie udaje, ale w dostać nam się czasami uda. Ja jeszcze nie dostałem. Ja łącznie tutaj dostałem 50... Oj, sorry. Ja pierdolę. Nażuję się tyć kurwa, ci pojeba, rozumiesz to? Dobra, pakujemy się, pora zarobić dobry cash, tak? I normalnie się opierdolę na łysę, rozumiesz? No przecież kurwa. Andrzej. To był mistake, man. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Chyba pastów nie zapiąłem. Nie wiem jak to jest, ale jak byłem u lekarza, to powiedział, że jeszcze przyjdę dwa razy i normalnie nie będę mógł normalnie chodzić, żeby się z laską chodzić albo na wózku. Serio? Dlatego oni chodzą z tymi laskami, ty? Może to tak jest, a my się rozpierdamy jak pojeb*** cały czas. No nie my się rozpierdamy, tylko wy mnie. Nie, dobra, ciebie nikt jeszcze nie rozjeb***a. Raz dostajesz przez przypadek z klucza i góra mówisz, że jest na każdą zębę. Ja. Kop się czaje w szak. Ja pierdolę. Chyba mi z nosa leci. Nie chciałem wyjmować sam. My bierzmy stąd tyle. O kur... Travis mu najeb... Ja łącznie tutaj zostałem pisać. Oj kur... Sorry. No co ty robisz? Dala na łysę, rozumiesz? No przecież kur... Andrzej, parę kręcisz. A wiesz kur... tego osobnika po prawej razy z klucza dostałem? Dwa razy, więc już kur... nie już. No. I podobne kudły takie... No blondy takie. I co on? Kur... Karma i sobie podarę do kur... Put this finger your ass, you put yes, bitch. Yeah. Karma is a bitch. No, brother. Yeah. What you say to me? Your finger in your f***ing ass. Yeah. Put my finger in my f***ing ass? Yeah. My name? Chuj cię to obchodzi. This is my name. Chuj cię to, ale pytać... Chuj cię to obchodzi. Prawdę ci nie powiem, skomać cię nie chcę. Doesn't my name. You have some problem to my guy? Get the f*** from here, man. You have some problem? Eh? Get this kur*** motorinka and get the f*** out from there. Exactly, my boy. Fuck, put. Pa, wyjął nóż. Nie, no kur*** palimy go na s***, panowie. Nice name, man. Put this name down, man. Zabieraj kur... Fucking hero with a knife. Why you pulling a knife for us, man? Fuck pussy. You're cheeky, Travis, you'll be good. We're going to the hospital. Yes. Fuck you, b***. O, ja pierdolę, chyba cię tylko dziabną w rękę, nie? Ta, delikatnie mnie dziabną. Panowie, zajebałem mu 300 dolarów, zajebałem mu nóż i miał dwa dowody. To jest jakiś gangus. Travis, dobrze. Widzę niebo. Ty mierz skurwy... Pokazuje nam fakta i jeszcze nóż wyjmuje. No kur... prawie odebrał Travisowi życie. Panowie, Dan Quincy. Chłop po karierze dziabnięty w łapę. Gratuluję kur... Najpierw cię nie chcieli wpuścić na stadion, bo byłeś poszukiwany, policja. Zanozowany siedział... w Los Santos. Nowy artykuł będzie. Siatkarz zanozowany w Los Santos. Let's go. Excuse me, doctors. Hello. Hey. My friend, good stop. Yeah. Oh my god, come on over here. One guy attacked me by the knife. Oh my god, with a knife? Travis, chill. Everything will be okay, man. Pop him in bed here. You're right now in the good hands. How it looks? It looks good. It looks very shit. Very shit, but you'll live. You'll be fine. There we go, look at that! Is that Capri Sun kicking in? Is it kicking in, you feeling good? Yeah, I feel amazing. Perfect, that's what we like to hear. Thank you for your help. Perfect. You're amazing, I love you. I love you too, goodbye. Yeah, bye-bye, thank you. Back in better shape here. Oh, I got something for your big ass. Keep looking at me, suck my dick, bitch! Coś mi podoba, że mamy pierwszą grupę, która będzie na nas polować. Chuja wyrobią. Masz żyłko? Tak. Się wydaje, że po tych zmianach roboty będę miał nic. Nie, 5,28 repa, jednak mam. To zajeżdżaj to zioło. Tak, porzucamy to przeze mnie. Czyli ten rep jest, bo ja tam pracowałem trochę po każdej robocie, myślałem, że mnie zeruje, ale rep został. No nie, no nie ma szans, że legalna praca by to ale troszeczkę obniża. A ile miałeś? Wiem, że tyle nie miałem, jest git. A ja tylko dwa razy zioło rzucam, jest 5,28. Olby, metro pier... Dzwoni. Jaka afera? Pier... Dobra, zaraz będziemy. Karl podzwonił, podobno szukają chłopy Polaków na mieście. I więc to na bangę ten skuter, bo je... Kulej nogowa głowa, kur... Trzeba być pod wstrzętem cały czas. Wiem, no. Będziemy się pewnie z nimi napierdolić, jak nas spotkają. Nie, oby nie mieli klamotów, nie? Tak. No jak będą mieli, to jest po nas. No i najważniejsze, atakujemy piersi. To wiadomo, czy nie będziemy czekać, tak? Ja bym powiedziałem na szpitalu, że mi jeszcze knagę opierdolił, także sądzę, że nie będą pozytywnie nastawieni. Że szukają Polaków i on, kurde, jedzie z nimi gadać, na chuj z nimi gada, ja pier... Ale kto z nim pojechał? Się spruto dostał na... Karbo pojechał gadać z nimi, rozumiesz? Ja pier... Dobra. Ja, no jak się na nas wyje...
do jakiegoś obcucha, to tyle z gangiem polskim. Mówi, że osi są mili. Ja mówię, no kurwa są mili, bo on są rozjebać pewnie. Ja mówię, z nikim nie gadałeś mu o biznesie. Mówię, teraz rozjebać ciebie, bo gadałeś z nami. No. Ale i on mówi komukolwiek, że nas zna. Dobra, on jest jakiś przygłupi czy co? A wiesz, jak ludzie działają, że udają, że są mili, żeby cię dojebać potem. A ja mu to powiedział, mówi, kurwa, masz rację. No, ja mówię, że ty możesz teraz coś pić. No dobra, ja sobie poradzę. Syntol mi nie mówił, to chodzi, mówił, że nie kojarzę. A kurwa, no jak ma kojarzyć, skoro takiej sytuacji nie było i szukają nas, żeby nas rozjebać. Ty, Samir, pytają się, czy Charlie mówi, że czy spaliśmy na imprezie i kogoś najebaliśmy, no. Słuchaj. Nie zeploty już nie chodzą. Wiem, nie... Ja pierdolę. Zamieszki. Tylko wiesz, Andry miał wtedy kominiarę, to ja nie wiem co jest. Ale no na moje to chodzi, bo to najświeższe rozjebać. No, w kontakcie. Wrzucamy zioło, zaraz będziemy puścić, to będę dzwonił. Logan zjeb karbo, nie? Przez telefon. Ale dajcie spokój, to kurwa jest. Gadanie jest z losowymi typami. Do mnie Charlie dzwonił właśnie, że szukają jakiegoś łysego, nie? No i no to pewnie o mnie chodzi. No ale ja mogę zaraz perukę wziąć i co? Maska na głowie i czapka na łbie. Ale w szpitalu nie miałeś, jak ja z nim jechałem, czy z nim się. No ale czapkę miałem, no to skąd wiesz, że jestem łysy? Uj, tobie. Przecież ja w czapce chodzę cały czas. W szpitalu byłem w czapce. Przecież kupiłem. Co jest kurwa? Co jest kurwa? Postrzelili go! Na pier... Siadaj! Gorzej jak nam się trafi chuj klient dojedzie, ma on klamę wyciągnie. Bo tak nie, spokojnie stary. Jesteśmy gotowi. Ja szczerze mówiąc, nie spotkałem jeszcze takiego klienta z klamą. Siadaj! No jedź, ofera, kurwa! To jest kurwa! Co za to chuj! Ale sprzedałeś mu coś czy nie? Ała, nie, no rozjeb mnie. Do szpitala. Kurwa, to mieście mnie ochrania! No kurwa! No a jak mamy kurwa zrobić? Jest kurwa! Afera za aferą. Ja no i kurwa mówiłem, że tak będzie, no to jest debil. Jak kurwa on nim wyśpiewał wszystko jeszcze w pizdo. Co, carbonara dostał? O, no i właśnie. No bo kurwa z nim nie rozmawiał w ogóle, ja nie rozumiem. On się zachowuje jakby miał od nich, rozumiesz? No kurwa, no mnie to jakoś idzie. No, ale powiedz... Dobra, wyjaśnijmy tę sprawę na szybko. No. Słuchaj, Andrzej, przed wejściem jakiegokolwiek do auta do nich dzwoniłem, czy ty kojarzysz takich dwóch typów. Mówisz, że nic a nic nie kojarzysz. To jest jakiś gość, co rozjechał go ktoś na skuterze, jak coś dowoził. Dean Quincy się nazywa, a jego ziomek nazywa się Peanut. No i to są oni, no i to są oni, my ich rozjemy. Mamy jego dowód, no. Kosę i no tak. Wy z nimi gadacie. Ale nie, to sprzedać coś nowego, unlock do chop-chopów. Ale... Czyli was pójdź zrobili. Chcieli sprzedać, czy chcieli pogadać o nas i przy okazji wyszła oferta sprzedaży, czy co? Pierw się pytali o tego, potem ominęli temat, potem poszło na sprzedaż, że chcą zrobić biznes, że chcą nam to sprzedać i tyle. Odeszli gadać na bok, wyciągnęli kosy, ruszyli. No i klasa, najgorsze jest tym wszystkim, że myślą, że to ja! Że oni z łysym dogadywali biznes, tak oni mówili. Znaczy ogólnie sytuacja wyglądała tak, już to przedstawię. Jechaliśmy się z chłopakami na temat, opierdoliliśmy temat po mieście. Nagle jakiś kasztan pokazuje nam fakera ze skutera, to mówimy, no nie pozwolimy se w kaszę dmuchać, tak? Powiedzieliśmy, że ma se w dupę to wsadzić, że on coś się przysadził. Wyszedł do nas, my wyszliśmy do niego, on już odchodził, wyciągnął kosę i kosę Travisowi. Tak, i on jesteśmy... się nazywa Dean Quincy. Tak, no wiem, mamy jego dowód. Mamy... Mówiłeś, że nas znasz, czy nie? Jednego łysego. Gadał z Charlim. Mhm. I myślę, że to ja. Wciąż! Aha, ja czyli Charlie kurwa na mieście, tak? Tak. No nie, ja, no bo ja zobaczę. Pozwól, bo to są jakieś pachoły. Jak zobaczy Charlie'ego, no to będzie wiedział, że ale to... Ale jak ty się z nim zgadałeś? Na ten sam kolor skóry, no na tła też szukali Polaków, tak? A. No może to była oferta w handlu, czy szukali Polaków, czy się odezwałeś? No szukali Polaków, zadzwonił, powiedział, że dogadywali biznes, tak? Chciałem raz coś ja przynieść do tego domu, a nie ten Adamczyk. No są to rozjebane i tyle, tak? Znaczy, no nie, no ja mam... Ja się z nimi nie będę napierdolał, sam raz pizd... Dostali kosę, oni oddali i po sprawie, kurwa. Wyjebane, wiesz, doszło do jakiegoś starcia na ulicy, słuchajcie, są gangi, nie będę ukrywał, ja też widziałem ten wpis na Twitterze i tak popatrzyłem, aha, szukają Polaków, mówię, aha, pewnie Samir i Andrzej komuś powiedziałem, ale nie by też odjebali, lepiej siedzieć cicho, wyjebane mieć, nie znam żadnych Polaków. To jest logiczne. Przeprosiłem, tak? Dobra, ważne, że nic o nas nie wiedzą, nie? Panowie, no ważne, że nic o nas nie wiedzą. Nie, no, ja powiem, mają mój numer telefonu, ja powiem tak. Do mnie gościu Charlie. Numer można zmienić. Ja powiem tak, panowie. Ja powiem, podsumuję to jednym, że tak powiem, z dwoma zdaniami maksymalnie. Charlie, jak będziesz miał problem, to dzwoń. To dzwoń. No my przyjedziemy i ci pomożemy. Osobno jesteśmy, kurwa, co? No, będziemy słabi osobno. Chuj warci, ale razem, jako polska rodzina, jesteśmy nie. No, dlatego... Zróbmy tak. Zrzuć się... O. O! Ty jedź, kurwa! Kurwa, to jest problemy. Jak wroty palił, żebyś wyrwał! Tak, żeby mnie najebać, no. Czary napisał, stacja przy szpitalu, szybko, jedziemy, od razu sprzęt łapie. Oni im najebać, dalej gonimy ich. Ile ich jest? Trójka. Dzwoń do Charlie'ego, czy mamy ich na pierd... Nie, trzeba ich roz... Dzwonię, ale nie odbieraj. Jedź na razie za nimi, jedziesz. Spotkaliśmy ich na stacji. Jedziemy za nimi, mamy ich na pierd... czy nie? Oni taką flagę mają? Tak, czerwonym, kurwa.
To oni! Napierdolnik! Polska górą, kurwa! My ich nie złapiemy. Golimy! Nam się paliwo kończy. Ciężko będzie. Brawo. Ja je wklejam w ścianę. Tak, napierdolnik od razu. Paliwo nam się kończy, musicie szybko się ogarnąć w miarę. Czyli można powiedzieć, że to trio jak zawsze gotowe do akcji, kurwa. Tak, tak, dajemy radę. Charlie przywieź kanister, tak? Vanilla. Słuchajcie, no wiecie kto to jest. Jak najwięcej znaków szczególnych. Jak będziecie gotowi, dawajcie znaki. Ja mam, słuchajcie, ja w tą traku mogę sprawdzić czyjś blachę. Jego imię na... wszystko. No co tam będzie zrobić, to zrobka. Ale o kurwa, to chyba gnaty chyba mają. Gnaty. O kurwa, gnaty mają. Nie pierdolę. To ciekawe, grabisz. Co za kurwa. Ty! Dobra, teraz nas będą szukać, kurwa, musimy szybko zmienić kurę. Ale widzieliście gnaty? Tak, miał gnata chłop w ręku, nie? Gnata! Kurwa, pierdolę, jeden typ, czyli goniliście i udało wam się spierdolić, tak? Mówisz, to chuj... Jeden typ tam magnata. Weź cały towar. Wszystko w porządku, trafiliśmy. Tak, żyjemy, uciekliśmy. Trafi, do apsów, leć z towarem, schowajmy dobra. Ten towar, weź go z głowy. Słuchaj, oni gdzieś byli przy bani, za chwilę będziemy ich szukać. No, halo. Trawisz, ty jesteś? No, halo. Nie wiem. Halo. Trawisz. Halo. Halo. Poczekajcie. No, co jest to, bo... Poczekajcie, już do apsu schować temat. Towar do apsu. Nie potrafisz mówić, co się stało, kurde. Ich, Charlie, nie? Halo. Zwabili nas pod wanilę i wybiegł chłop z klamotą. Ty, ale gdzie jest ten towar? Hey, what's going on? Gang? What's up, bro? I told you I was gonna get that shit back in blood, bitch. I told you, right? What's up, bro? Hey, what's going on, dude? What's up? Nah, Poppy's bitch ass, let's go, bro. We ain't playing no games, bro. That's that motherfucker right there, bro. We stand on business. Hold on, take his ass. Get in our trunk, man. No, we're not, bro. We popping his bitch ass, bro. Why pop him? Get in the car, Vivek. Pop him. Yo, pop his bitch ass, bro. Yeah. Hey, bro. Hey, man, nothing personal, brother. Dumbass, I told you. No kazał mi do fury wsiąść! Ale nie miałem klucza, kurwa! Travisa, rozjeb... Bracie, żyjesz? Chyba umieram, kurwa. Nie, będzie dobrze. Chyba umieram. Dobra, umieram. Nie będzie dobrze, już zapierdolę do szpitala. Nie iść do światła, gdzie jest ten nieba... Andrzej! Uciskaj ranę. Słuchaj, zaraz będziemy po szpitala, zaraz się doktorzyna tą zajmie, będzie dobrze, kurwa. Jest z Polski, nie umieraj, a ty dojedziemy. Już sekundka, wytrzymaj Travis, wytrzymaj, kurwa, chłopie. Cała Polska na ciebie liczy, kurwa, reprezentant Polski został postrzelony. Już jest, będzie wracił na bank. We need a doctor. Someone shoot him, he's dying. Have him lay down one of these. All right, but who shot? Doc. And where'd they shoot you? I feel a bullet in the chest and shoulder, legs. Cheddar cheese. Hey, on the bright side, these look like low caliber, so they didn't go very far. Take revenge, you know, I'm already struck. Love you, Doc, you saved my life. Yeah, I love you all. Bye bye. Dobra, słuchaj. Ogarniam klamę i walę go na sukę. Jak to było? Stary, ja wychodzę z apartamentów, bo zapomniałem, idę ze schowka. Ja go wziąłem na szczęście. I nagle te podjeżdżają jakby nigdy z nic. No panowie, musiałem zmienić imię. Jeszcze się na śmieciasa przebrałem, afera jest jak tam zbyt. Halo, Travis. Słuchaj, Charlie, pierwsze piętro, czerwony parking, pilne spotkanie. Dobra, do zobaczenia, pa. Panowie, no ja wam mówię, trzeba się zemścić, Panowie, bo mi za niedługo fryzur brak, jak to tak dalej będzie wyglądało. Kurwimy. Nie no, stary, ci mówię, byłem sam, ich czterech jeszcze na mnie, on mówi tak, get to the truck! Ja mówię, no dobra, no to idę do tego auta, a on czekł we mnie, cały magazynek jak szwajcarski ser, przedziurawił. Oki, to eksportowy towar. Czekaj, właśnie muszę zerknąć. Musimy ogarnąć klamotę, bez klamoty to nie ma teraz w mieście, stary, wypadniesz na nich, łomem, a on ci klamotę i tym łomem zrobisz, tam, kluczem francuskim, czy co tam wypadniesz. No są, Tobie jest problem. Przedziurawili Travisa jak ser. Ja czekam. Przecież oni uciekali w trzech, żeby jeden ziomek z klamą ich uratował. No, to by Logan wyjechał na stacji, czy co? Tak, w ogóle to było, my tankowaliśmy furę. Jak to było? Tylko z flagą i zaczął zagadywać jakieś religii, jakimś wyznaniu amerykańskim. Spytać się, co powtórzę za nim. No i nawijam, a za nim dwóch garnuchów się buja. Coś przeczuwałem, że to może być przypał. W ogóle ja już wtedy pisałem kapa, do was, tak, nie będę robił jakiejś akcji, nie będę sobie, wiesz, rybani. On od razu mnie pyta, jak ja zaczynam powtarzać za nim, on mówi tak, you are Polish? I widzę, że już kosę wyciąga. A ja mówię, yeah! I też wyciągam kosę. I pierwszy białem dziabność chłopa, i przyznam się, że go dziabnął, tylko trafiłem w furgonetkę, którą tankowaliśmy właśnie. I on mi potem odpowiedział mi dziabnął. Ale widziałem, że już wyciągał kosę, wiesz. Wiedział, że jakby poznał mnie po polskim akcencie,
ale pierwszy raz tego gościa widziałem na oczy, więc chodziło mu tylko o mój akcent. W sensie o to, że jestem z Polski, bo nie miałem do czynienia nigdy z nimi, serio wam, nigdy nie widziałem tych gości. Logan dostał go za zabycie Polakiem. Ale był cichy dzień, ale jak się rozkręciło, to tyle, no. Zobacz, Samir, my tak zawsze mamy. Spokojnie, spokojnie, nie a po nagle polsku, jak bomba pier... To jest What's up, guys? See ya.